Cześć. Siew miał być wczoraj, tak jak mówiłem na poprzednim filmie. Ale jak wjechałem w pole, to zauważyłem pewną rzecz, że jest jeszcze zbyt wilgotno i ta struktura gleby jest taka za bardzo zwięzła. Dużo gród. I w ogóle, i teraz jestem w takiej małej kropce, bo chciałem posiać, ale nie mogę. Muszę jeszcze przejechać, drapnąć to, żeby to przeschło. Dzisiaj będzie piękna pogoda, więc zaraz jadę, czepiam agregat i po prostu działam, bo to już jest 3 września i delikatnie przypóźno jest na to. A nie ma co zwlekać, ale też nie zależy mi na tym, żeby posiać, żeby ten rzepak się męczył później ze wschodami. No już jest taka gleba, to już jest w miarę. To jakby w to posiał. Dobra, ja już wiem, co mam zrobić. Biorę jakiś agregat i po prostu zacznę to drapać. Zrobiłem już tamto pole, drapnąłem, powinno być dobrze. Teraz przyjechałem tutaj i tutaj ten dołek drapnę i wracam. Pożyczyłem agregat od sąsiada. Dlaczego nie robię tego swoim? No mógłbym to robić swoim, ale musiałbym pojechać 20 km po ten agregat. Nie bardzo mi się to uśmiecha. Nie bardzo mam czas, więc sąsiad mi pożyczył swój. Dnia po prostu, no i tyle. A co on tak? Co mu?
dobra, pierwsze co to robię poprzeczniaki. To są dosyć brzydkie. Poprzeczniaków nie robiłem, tylko tak wzdłuż pojeździłem, wzdłuż i tyle. A poprzeczki sobie stwierdziłem, że zrobię talerzówką ze względu na to, że jest dużo resztek pożliwnych i no i jest tutaj ujeżdżone i talerzówkę to myślę lepiej zrobi. Jeszcze jest jedna sprawa, bo robię cztery poprzeczki też po to, żeby wiedzieć dokąd siać, bo ja staram się siać na cztery poprzeczki 3-metrowe, 12-metrowy poprzeczniak, bo mam 18-metrowy opryskiwacz i później jak będę to pryskał, to po prostu chcę mieć elegancko jeździć w poprzek, bo jeśli bym zrobił trzy poprzeczki, to bym musiał mieć 15 opryskiwać, żeby to grało. A tak na 18 muszą być cztery poprzeczki, żeby równo było jeździć, żeby nie skakać. To już kiedyś mówiłem i pewnie jeszcze nie raz to powiem. Dobra, jeszcze przejechałem dwa przejazdy, ale jest tutaj trochę krzywo. Banana takiego zrobiłem. Co tu zrobić? Najpierw to chcę obejrzeć, jak to sieje. Jak to sieje i czy nie robię nakładki. Jasne, że robię nakładkę. Dobra. Tutaj. Teraz jakoś to trzeba wyprostować. Wyprostuję tutaj z nakładką i już sobie będę prosto leciał. Leci. Leci. Dobra, leci rzepak, to znaczy, że dobrze. Dobra, teraz tutaj damy nakładkę. I azymut na prosto. Wyszło nic, krzywo wraz. Dobra, siejemy krzywo, no. Trudno się mówi.
tak ma być. I tak ma być. No dosłownie, pomyślał, że pijany, kurde. Tego dystansu nie mogę złapać pomiędzy przejazdami. Jest tak jakby nakładka. Bo sieję co drugą redlicę, to powinienem większą odległość mieć. A jakoś, no, znacznika nie przestawiałem i staram się jechać trochę bardziej na zewnątrz, ale coś mi nie idzie. Muszę sobie chyba znacznik przestawić, bo to... Ale górkę usypało, no nie, no tak to nie może być. Zgłaszam to z powrotem do Grano, niech robią z tym coś, a nie jakieś mi rzeczy wysyłać. Później ja mam za to płacić, mam płacić za coś, co powinno działać. No coś tu jest chyba nie halo, nie? Dobra, nerwo mam. Bez kitu, bo się tak ciągałem z tymi Grano, niby w porządku, tu mi przysłali nowy zawias. Ale... Jak górkę będzie robić, to dzwonię do nich i niech to załatwiają. Niech przyjadą, zrobią i co mnie to obchodzi, nie będę się teraz pierdzielił z tym. Dobra, zobaczymy teraz, jak tutaj to wygląda. No, nakładki nie ma, ale dystans jest delikatnie za mały tutaj. Tam jest nakładka. Tu jest górka. No. No, robi górkę. I ja dziękuję za takie coś. Ja nie będę tego, kurczę, woził. Ma być to przy talerzówce i koniec. Albo niech przyjeżdżają i... się położy się później zboże. Taka górka jest. Jak jest lega, no właśnie mówię, położy się. Jak leży zboże, to później ja ziemię nabieram, bo nie widzę. Zasłonięta jest ta góra. I załóżmy, jadę. Lega jest, zresztą widzieliście. I później pach. Ściągam taką górę do headera i dziękuję, nie? I zapchany. Ach. Dobra, zadzwoniłem do Grano System i tam będą coś działać w tym kierunku i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w końcu ze skutkiem, bo cały czas to było bez skutku. Ma być tak zrobione i koniec. Ja nie będę też woził ekranów ze sobą. W sensie takim nie będę woził ekranów ze sobą, że nie będę ich woził w łyżce czy tam gdzieś, mają być przy talerzówce i koniec, bo tam jest ich miejsce. A talerze skrajne się składa i nie powinno być żadnej kolizji. Dobra, jazda dalej. Tu się na chwilę zatrzymam, bo mamy takiego kolegę, co ma na imię Kamień, a na nazwisko Polny. I go trzeba do łyżki wrzucić. Kolekcja już taka pokazała nawet. Trochę się tego nazbierało. Kamienie szczęścia. Tam
kurczę, tutaj takiego banana zawsze robię. Nie wiem, skręcam. No, znowu zrobiłem. Skręcam tak, nie wiem po co. Szybko jeszcze powiem, bo chcę to skończyć. Wyłączę traktor i powiem tak. Już mi niewiele zostało, bo jakieś pół hektara. Tu jest hektar dokładnie po tej stronie. Tam jest półtorej, czyli w sumie 2,5. Tam zasiałem tylko kawałek. Tam, gdzie się dało wjechać sensownie, tu, gdzie te dołki są, nie, tam dalej za rowem oczywiście, tu, gdzie te dołki, to nie wjeżdżałem, bo to nie byłoby sensu. Myślę, że jeszcze chwilę i tutaj skończę. I chciałem podziękować za 10 tysięcy subskrypcji, bo pewnie wcześniej nie miałem okazji. Na tą chwilę, sprawdzałem minutę temu, jest 9979 subów, więc jak to wrzucę, to już na pewno będzie 10 tysięcy. Więc dzięki jeszcze raz, fajnie, to jest bardzo miłe, że oglądacie. Tutaj przejdę, pozwolę sobie przejść na kolegi pole, mojego kolegi, znacie go z moich filmów, często mi pomaga, ostatnio widzieliście go na filmach, jak pomagał mi naprawiać forsza, zresztą był ze mną po ten kombajn, więc tak, tutaj też jest posiany rzepak i to jest posiane dzisiaj jest posiane i ja też sieję dzisiaj i zobaczymy, jak on się będzie rozwijał u mnie i u niego. No to już jest stary wyjadacz, no to na pewno będzie miał lepszy rzepak jak zwykle. W tamtym roku też, kurczę, siałem wcześniej niż ona. On więcej nakosił. O. Taki to kolega. Jeszcze moim agregatem siał. Kurde. Jak tak może być? No a teraz na poważnie to kończę, bo chcę to dokończyć. Tak, kończę nagrywanie, bo chcę dokończyć sianie. Więc dzięki za obejrzenie. Łapka w górę, sub, mile widziany. Bardzo mi się to podoba, że chcecie to oglądać. Więc tyle na dzisiaj. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.